Witam. Dzisiaj będzie golenie głowy. Golenie głowy oczywiście maszynką na żyletki. Ja tu Wam się pochwalę, jakie w ogóle maszynki mam. Mam Edwina Jaggera, mam Gillette Outsider Slim. To jest jakaś no name, którą żeśmy robili z Arkiem rączkę, tradycyjne golenie. I mam Visamet W11. I to mi się dzisiaj ogolę. Ty odkładamy na bok. Powiem Wam, że przez bardzo długi czas używam tej maszynki Edwina Jaggera. Bardzo fajna głowica, dla mnie w sam raz. Dobra, ja sobie moczę głowę, a do golenia sobie użyjemy arko czarnego. I coś sobie tam pogadamy. Dobra. A kurwa, gorąca woda. Ostatnio goliłem dla Was brodę, no i filmik nagrał się do połowy, nie wiem dlaczego, co się dzieje z tą kamerką, czy karta się pierniczy, czy kamerka. Wiecie, GoPro czasami lubi, kurde, grać w bambuku. Muszę właśnie sprawdzać, czy to mruga, czy to nagrywa, chociaż z tej strony pokazuje, że nagrywa, nie? Dobra, użyjemy sobie pędzelka Omega. Też go mam bardzo długo i powiem Wam, to jest z tych tanich pędzli, a daje radę. Dobra, tutaj taką tą smateczkę możemy, a niech sobie będzie. Dobra, jedziemy. A gorąca ta woda, ale ja lubię taką gorącą, bo wtedy fajnie zmiękcza włosy lub zarost, zależy co tam. Golimy głowę, czy brodę. Fajne te arko, wam powiem, fajnie się pieni. Ja do golenia głowy żyletki używam tylko raz. Ja używam Tritonów. Też bardzo długo już. Bo ich naprawdę nakupiłem sporą ilość. Jeszcze mi chyba zostało z 500. Może już nie całe 500, no ale jeszcze mam. Ale coś będę musiał kupić właśnie jeszcze do golenia głowy. No ja niestety już głowę muszę golić. Już zapuścić włosów nie mogę, bo już ich dużo nie zostało, więc... Więc taka prawda. A powiem Wam ogólnie, ja jak jestem łysy, jeszcze ogolony, to wyglądam strasznie. Dobra, nie wiem jakie tu jest ustawienie, bo chyba piątka. Po prostu z tym ustawieniem to jest tak dziwnie. Zobaczymy, czy tak będzie dobrze. Ok, jedziemy. Ja zaczynam zawsze od tyłu i pod włos. Może ja się tu wrócę do Was teraz chwilę. Ja mam taki problem, że no strasznie mi się tych syfów na głowie robi i po prostu nie wiem dlaczego, muszę kupić albo do jakiegoś lekarza iść, albo coś. No i czasami po prostu se pościnam, że ja się nie, że zacinam, tylko po prostu no ścinam to w cholerę i tak jest, no. No już czuję, już się zaciąłem, no. Znaczy zaciąłem, no już coś tam ściąłem. O Boże, Boże. No to ustawienie. Na tej piątce fajnie idzie. Ja już golę głowę maszynką już, no nie wiem, za 3 lata chyba już będzie, jak nie lepiej. No ekonomicznie to na pewno jest taniej, nie? Bo jak kupicie 100 żyletek, ja się golę tak mniej więcej co 3 dni, czasami nawet później, no to prawie 100 żyletek na rok starcza, nie?
Ja robię jedno przejście pod włos i cacy ogolony. No i pięknie. Teraz boki. Na moim kanale też jest renowacja tej maszynki, bo ta maszynka ma nową rączkę. Druga strona. Ale powiem wam, śliska ta rączka z tego drzewa. I też jest tak, że się trochę odkręca. Trzeba uważać, żeby za chwilę za agresywna nie było. O, tu jakiś włos z pędzla. Jak widzicie, ja się golę z tyłu bez lusterka. No, rękami przejeżdżam. Tu też nie pamiętam, kiedy ja się goliłem maszynką na żyletki. No ale żal mi się golić maszynką, skoro się tak rzadko golę, to wolę jednak brzytwą się ogolić. Ach, przejechałem się teraz. Czy nie? Diabłem się? Kurde, mam nadzieję, że się nie przeciąłem. A, przeciąłem się chyba. No dobra, tu ogolony, tu ogolony. Ja sobie pukam głowę i widzimy się za 5 sekund. No i jestem. Nie wiem, ile to golenie trwało, ale jak widzieliście, poszło w miarę szybko. Tu mam się odwrócić, tu gdzieś jestem zacięty, bo zaś sobie coś ściąłem, nie? No ale tak wam mówię, no kurde, strasznie mi ta głowa się poci i na tej głowie strasznie dużo mi się robi tego, nie wiem czemu. Jak w lato później jest, no to oczywiście jak słońce wychodzi i się głowa opali, no to już wtedy tak nie mam. Robimy sobie tak, że damy sobie olejek Bambino. Bambino to jest czy Johnson & Johnson. O. No i głowa ogolona. Jak widzieliście, szybko, fajnie poszło. Następny będzie prawdopodobnie golenie brody. Ale jeszcze się zastanowię, bo mówię wam, znowu mnie korci, żeby tą brodę zapuścić, bo bez tego zarostu jednak wyglądam tragicznie. No co, gorąco was pozdrawiam. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie, komentujcie przede wszystkim te filmy. Subskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Lajkujcie, jeśli się podobało. Gorąco was pozdrawiam i trzymajcie się, cześć.